Hej, witajcie, tutaj Ewa z kanału Soul GPS. Dzisiaj odcinek szósty naszej serii Manipulacje słowami. I będziemy mówić na temat budowania skojarzeń i mówiąc detalicznie, tutaj będziemy mówić o dynamice dawania nagrody i karania partnera po to, aby uzyskać jakiś tam efekt zapragniony. To jest oczywiście sposób manipulacji, sposób programowania, no i wejdziemy w całe te detale za sekundkę. Najpierw chciałam Wam wszystkim bardzo mocno podziękować za Wasze wsparcie, za listy, które do mnie piszecie, za komentarze, za lajki i tak dalej. Także naprawdę bardzo wam za to dziękuję. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy raz, to chciałabym Was zachęcić, żebyście zasubskrybowali do mojego kanału, gdzie tutaj uczymy się, jak wyleczyć się po bardzo destruktywnych, narcystycznych związkach, po to, aby móc na nowo budować piękne życie. Także tak, o czym tutaj dzisiaj mówimy? Mówimy o skojarzeniach i o tym, jak narcyzi, psychopaci, socjopaci i cała ta ich grupa ludzi bardzo wysoko manipulacyjnych nagradzają cię lub będą cię karać wtedy, kiedy zachowujesz się w taki sposób, jak oni nie chcą, albo tak jakby chcieli. Czyli oczywiście w zależności od tego, co robicie, to będą Wam robić różnego rodzaju tak zwane fochy, jazdy i tak dalej, po to, żeby Was w jakiś sposób wymodelować, wytrenować tak, abyście byli takim partnerem dla nich, jacy oni by chcieli, żebyście byli. I co jest takie trochę tragiczne w tym całym wszystkim, w tej całej takiej tej głupiej, dysfunkcyjnej grze, to jest to, że najczęściej, kiedy staniecie się już tą osobą, jaką oni chcą, nigdy nie będzie wystarczać i oni wtedy najczęściej Was zostawią i idą gdzieś dalej. I my zostajemy w tym wszystkim, siedzimy, o co chodziło, prawda? Ponieważ zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy i mimo wszystko się nie udało. Ponieważ tutaj zasady gry są zupełnie inne i właśnie Wam dzisiaj chcę wytłumaczyć, co zrobić, nie tylko w takich strasznie destruktywnych, toksycznych związkach, żeby się ochronić od skutków tego, ale również po tych związkach. I tutaj jest takie bardzo, bardzo ważne, ponieważ te praktyki, które nabędziecie w trakcie samouzdrawiania na tym etapie, bardzo Wam pomogą na to, żeby stworzyć sobie świetną przyszłość, żeby poznać cudownych ludzi i żeby Was nie ominęło szczęście z osobą, która naprawdę zasługuje na Waszą miłość. Także o tym będziemy dzisiaj mówić. Czyli tak, mówimy o mentalnych, psychicznych skojarzeniach jakiejś tam konkretnej akcji, jakiegoś działania z nastrojem. W ten sposób właśnie narcyści czy narcyzi manipulują innych ludzi, ponieważ my jesteśmy ludzie, którzy są właśnie takimi, nie ma lepszego słowa w języku polskim, także użyję go, ofiarami. Ja nie sądzę, że my jesteśmy ofiarami, ponieważ to znaczy, że jesteśmy tacy przegrani, tacy ofiary losu i tak dalej. Nie o tym mówię, ale to są osoby, które zostały namierzone celowo i wykorzystane w ten sposób, ponieważ są dobre, ponieważ są ugodliwe, ponieważ nie lubią konfliktów i tak dalej, i tak dalej. Trudno im jest powiedzieć nie, co jest kluczową częścią naszego tematu dzisiaj i wnikniemy za niego teraz coraz głębiej, ale właśnie oni namierzają i osoby takie, jak właśnie my przez to, co myśmy przeszli, to nas trenuje na to, żeby stawiać siebie na ostatnim planie i żeby pozwalać innym, żeby sobie nami manipulowali. Także koniec tego, koniec, już to nigdy się nie wydarzy i w momencie, kiedy się ockniesz i obudzisz i zdasz sobie sprawę, że właśnie to Ci się przydarzyło, byłeś w cudzysłowie ofiarą tego, już nigdy nie musisz być. I tutaj jest najważniejsza samoświadomość, tutaj jest najważniejsze podjęcie paru kluczowych decyzji, a reszta to jest praktyka stawiania granic, mówienia nie i praktykowanie miłości do samego siebie. Ok, zaraz wejdziemy coraz głębiej w ten temat. Czyli tak, te skojarzenia się budują w naszym umyśle, ponieważ nie chcemy czuć się źle. My najczęściej osoby właśnie, to chciałam właśnie wcześniej powiedzieć, osoby, które padają jakby ofiarą tych dynamik, my jesteśmy w pewien sposób uzależnieni od pozytywnych emocji. Po części mi się wydaje dlatego, że było ich tak mało w naszym dzieciństwie, że często czuliśmy, że było coś nie tak. Kiedy wygrywaliśmy, tu z jednej strony nasi rodzice nas próbowali budować, o dobrze, ślicznie robisz ten, ale kiedy byliście zbyt dużo sukcesu, no to musieli Was podcinać Wam nogi, mówić, a że ten nigdy się do niczego nie nadasz, że Ty jesteś taki, siaki, owaki. I jako dzieci malutkie, my to wszystko chłoniemy i później to nam w środku zostaje. I my nawet wychodząc na świat i próbując budować związki, ciągle w naszych głowach
jest czegoś brak, jest właśnie brak tych dobrych emocji i tak dalej. My tylko chcemy, żeby było fajnie, żeby było miło i tak dalej, nie zdając sobie sprawy z tego, że taka pozycja nas bardzo osłabia, ponieważ przyciąga do nas osoby, które z daleka już widzą, co w trawie piszczy i będą nas w ten sposób wykorzystywać, jeżeli to ma sens. Dlatego, że tak powiem, ptaszki ze złamanym skrzydłem będą przyciągać do siebie sępy. My musimy się nauczyć latać obiema zdrowymi skrzydłami, po to, żebyśmy byli w pełni uprawnieni i w pełni mieli tą moc, żeby kierować swoim życiem w tą stronę, gdzie chcemy, i również, żebyśmy mieli totalne panowanie nad naszymi emocjami, jeżeli to ma sens. Jesteście w stanie z tego wyjść. Ja byłam, powiem Wam, jednym z najbardziej katastrofalnych przykładów tego, przez co przeszłam. I no, nie wydawało mi się, że jest szansa, ale jest. Jest. To jest kwestia praktyki, to jest kwestia wiedzieć dokładnie, w którym miejscu należy zrobić, że tak powiem, operację psychiczną, psychologiczną i emocjonalną i jesteście w stanie tego wyjść. Czyli te asocjacje, te łączenia, skojarzenia budują się w taki sposób, że powiedzmy narcyz powie Wam, że nie lubi, jak się zachowujecie w taki czy taki sposób i daje Wam jakieś tam właśnie tego typu fochy, zachowanie, na przykład daje Wam tak zwane traktowanie milczeniem, co jest jedno z najbardziej takich torturujących przykładów zachowania, ponieważ powiedzmy, ostatnio miałam taki przykład z klientką, która jest mężczyzną, który chce, żeby się ona przeprowadziła w inne miejsce, chce, żeby ona ma kupić jakiś tam dywan, ma kupić to, ma zrobić to, co jemu, tak jak on chce. To są takie taktyki piaskownicowe dzieci. Tak samo jak się kiedyś kłóciły w piaskownicy, tak teraz się dalej kłócą, będąc dorosłym. To są dzieci, narcyzi to są dzieci w ciałach dorosłych ludzi. W kółko się zachowują tak samo, bardzo niedojrzale, jeżeli czegoś nie dostaną tego, co chcą, będą tupać nogami, będą krzyczeć w niebo głosy, będą robić awantury, rzucać szklankami o ścianę i tak dalej. To są te same taktyki, tylko w troszkę innym wydaniu. Wynika to z olbrzymiej niedojrzałości. I w tym wypadku tutaj mówimy o budowanie skojarzeń ze złym samopoczuciem, kiedy nie dacie im tego czegoś, co oni chcą. Po to, żeby Was nauczyć, że jeżeli im to dacie, to nagle będzie sielanka, nagle będzie wszystko fajnie, nagle będą mili, będą kochani i tak dalej. Drugim przykładem takiej bardzo destruktywnej, przykładem destruktywnego budowania pozytywnych skojarzeń z kolei, i tutaj mówimy o wynagrodzeniu, jest na przykład bardzo ciężka kłótnia z partnerem, i oczywiście oni mówią, że zwalają na Was, Wy próbujecie powiedzieć, że nie, że to jest Wasze, że racja jest po Waszej stronie, nawet macie na tyle klarowność umysłu, że wiecie, o co chodzi, ale co oni robią? Oni nagle wciągają inne powody, inne przykłady, zmieniają tematy, nakładają się jedne na drugie, robią z tego tak zwaną, to się nazywa po angielsku word salad, to jest taka sałatka ze słów, która po prostu nie ma w ogóle sensu, po to, żeby Was kompletnie wykończyć, żebyście się poddali i przyznali im rację. Bo czasami jest łatwiej, prawda? Czasami jest łatwiej po prostu, jak to się mówi, machnąć na to ręką i powiedzieć im, wiecie co, Wy macie rację. Nawet jeżeli wiecie wewnątrz, że i czujecie, że w tym momencie trochę siebie sami zdradziliście, ale łatwiej jest to zrobić po to, żeby się dalej nie kłócić. I to jest bardzo destruktywne, zwłaszcza jeżeli po tym przyjdzie, powiedzmy, seks po złej kłótni. Czyli wynagradzają Was tym, że macie teraz milutki czas razem, jest dotyk, jest bliskość, jest to i tamto, jest Wam dobrze, a dużo, dużo narcyzów ma na tyle praktyki już w tym, i psychopatów również, że tak często zmieniają partnerów, że są dobrzy w tym, co robią. Aczkolwiek powinnam zrobić chyba filmik na temat seksu, totalnie osobny, ponieważ często jest on bardzo taki jak robot. To jest takie, brakuje intymności, brakuje głębi, brakuje głębokiego połączenia się z tą drugą osobą, czułości i tak dalej. Tutaj chodzi bardziej o, jak się mówi, performance, nie? Że wiecie, o czym mówię. Także w każdym razie dają Wam to po dniach, tygodniach posuchy i braku czułości i tak dalej, nagle są tam dla Was, ponieważ przegraliście kłótnie, czy poddaliście się w jakimś miejscu, czy w jakimś momencie, czy daliście im to, czego oni chcą. I w ten sposób te asocjacje się zaczynają budować i się robi taki mętlik w głowie i zaczynacie sobie
czuć, wręcz to jest podświadome programowanie, że ok, jeżeli ja powiem teraz to, to on się zachowa tak, czy jeżeli dam jej to, jeżeli kupię jej biżuterię, to będzie spokój i tak dalej. A zauważcie, że te dni sielankowe, że ta słodycz nie trwa długo. Powiedziałabym góra tydzień czasu, chyba że jest jakaś naprawdę olbrzymia groźba, że już walizki są spakowane, mówicie koniec, to może wtedy trochę dłużej to potrwa. Ale najczęściej to trwa parę dni, czasami parę godzin i zaczyna się z powrotem dewaluacja, zaczyna się z powrotem krytyka, zachowania takie same jak były wcześniej, rzucanie hasłem typu co się czepiasz, co znowu zrobiłam nie tak, i tak dalej. Czyli cały czas takie właśnie stopniowe, jak to się mówi, takie degrading, takie rozwalanie was na części, takie. Albo jak wyobraźcie sobie rzeźbiarza, albo osobę, która tak stuka w kamień i ten kamień się coraz bardziej tak szczerbi, on się tak coraz bardziej rozsypuje, że was jest coraz mniej i mniej i mniej i mniej i mniej. Na tym to wszystko polega. I wtedy, kiedy oni już totalnie mają w swojej garści, kiedy wasza dusza już jest tak bardzo stłamszona, że wręcz ich system operacyjny wchodzi w wasze ciało i zaczyna się zachowywać tak jak oni, mówić tak jak oni i tak dalej, stacie się taką marionetką, to oni wtedy jeszcze do tego wszystkiego, tak jak mówiłam na początku, rzucają was i nic z tego nie ma. I sobie zadajcie pytanie, o co tutaj chodzi? To jest tak zwany, po angielsku się mówi na to mindfuck. To jest taki po prostu dynamit w mózgu się rozprasza. Okej, okay. Czyli tak, to są właśnie te takie przykłady, o których chciałam, żebyście wiedzieli. Cykl słodyczy, to omówiłam. Czyli jakie są najlepsze sposoby na to, na wyjście z tego typu treningu, wyratowanie siebie i w tym związku, i poza tym związkiem, i również w kwestii przygotowania się na przyszły związek. To jest przede wszystkim stawianie granic i nauczenie się mówić nie. I to jest bardzo nieprzyjemne, zwłaszcza dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do tego, żeby innym dogadzać, żeby mówić tak, gdzie ich własna identyfikacja z pozytywnością i swoją własną wartością jest w tym, jaki efekt macie na innych ludzi. Ja oczywiście byłam jedną z tych osób, prawda? Ja się czułam dobrze wtedy, kiedy wszystkim było dobrze. Wtedy ja czułam, że zrobiłam coś miłego, że kogoś uszczęśliwiłam. Niestety to nie działa na dłuższą metę, ponieważ takie osoby najczęściej przyciągają do siebie właśnie takich, którzy wykorzystują nas, aż nie zostanie z nas nic, prawda? Ponieważ nie potrafimy powiedzieć nie. I mówienie nie budzi respekt i wewnątrz nas, i na zewnątrz nas. Jest to, tak jak mówię, niezbyt komfortowe uczucie. I jednym ze sposobów, jaki ja się nauczyłam mówienia i stawiania granic, to jest taki, że zaczęłam patrzeć na ten brak, na ten dyskomfort w sposób taki, że poszerzam się, poszerzam swoje naczynie emocjonalne. Czyli na przykład moja emocjonalność mniej więcej się zawiera tutaj w splocie słonecznym. Kiedy czuję emocje, to najczęściej one wypływają właśnie z tego miejsca. I kiedy czułam się źle, kiedy zaczęłam wątpić w swoją własną moc, w swoje własne słowa, czyny i tak dalej, w swoją własną w ogóle przynależność do tego świata, to i dostawałam, powiedzmy, albo musiałam powiedzieć, odmówić komuś, prawda? I w tym momencie czułam, że moja wartość spada, ponieważ ja budowałam swoją wartość na podstawie tego, co dawałam innym. To te uczucie do skorpu, zaczynam do niego oddychać tak, aby to naczynie się poszerzało, żeby ono wyszło aż poza moje ciało, po to, żeby mogła to wszystko razem utrzymać. I ono się wtedy tak rozwadnia, ono traci swoją koncentrację. I co jest w tym ważne, to jest zauważenie tego i powiedzenia sobie, ok, ja w tej chwili czuję dyskomfort, po prostu wzięcia głębokiego oddechu i oddychania z tym i uczenia się tego jako narzędzia, do czegoś, co Wam się przyda w przyszłości, bo emocje są bardzo, bardzo przydatne, a zwłaszcza jeżeli macie nad nimi kontrolę. I to jest na podobnej zasadzie jak na przykład właśnie trzymanie emocji. Ja bym sobie to porównowała do sztuki walki, na przykład trzymania miecza. Żeby nauczyć się mieczem wojować, czyli żeby nauczyć się używać swoich emocji w pozytywny sposób do tego, żeby budować swoje życie, nie żeby się niszczyć, to najpierw się musimy nauczyć trzymać ten miecz, trzymać tą emocję. Ona jest bardzo ciężka, tak samo jak ten miecz jest bardzo ciężki. Czyli od tego zaczynamy naszą praktykę. A później po jakimś czasie dojdzie do tego, że będziecie mogli wyzwalać w sobie emocje na zawołanie. Chcecie się czuć dobrze? Będziecie wiedzieć dokładnie, co robić, w jakiej sytuacji się stawić, jakie słowa do siebie mówić, po to, żebyście to szczęście poczuli. I zauważycie, że tak naprawdę ono
nie ma tak bardzo dużo wspólnego z tego, co się dzieje w waszym środowisku. Ona ma więcej wspólnego, o wiele więcej wspólnego od tego, jak wy się czujecie w stosunku do samego siebie, jaki jest wasz związek z samym sobą. To jest ważniejsze. Także jeżeli będziecie siedzieć w tym dyskomforcie, oddychajcie i powiedzcie sobie, to jest moja możliwość rośnięcia. To w tym momencie się rozwijam, w tym momencie poszerzam swoje naczynie. Drugi sposób, to jest bardzo ważne, to jest nauczyć się siebie kochać. Czyli właśnie nie pozwalać, żeby wasze emocje i wasz stan był zależny od tego, co inni wam robią, czy co inni wam mówią. Nie może on być zależny od innych. Dlaczego? Dlatego, ponieważ wtedy oddajecie całą swoją moc tej drugiej osobie, a wam nic nie zostanie. Jeżeli ta druga osoba jest manipulantem i zda sobie z tego sprawę, no to biada, biada nam. Bo co wtedy oni zrobią? Oni się nauczą, w którym miejscu, gdzie nas przyciskać, po to, żebyśmy im dawali wszystko, co możemy. W ten sposób jest to całe paliwo narcyza, oni go wybierają, wyciągają z nas. Po to dlatego, że my tak bardzo chcemy się dobrze czuć. Ale jeżeli nauczycie się czuć dobrze sami sobą, poprzez kochanie siebie, poprzez praktyk, przede wszystkim jedno z najcudowniejszych darów, powiem wam, tego przejścia przez to, to jest nauczenie się, poznanie siebie i nauczenie się tego, czego wam w życiu jest potrzeba, co potrzebujecie, jakie macie potrzeby. Ogólnie to są rzeczy typu pozytywne emocje, miłość, druga osoba, głębokie połączenie, finansowa niezależność, kreatywność i tak dalej. Każdy to ma troszeczkę inaczej poukładane, bo każdy z nas jest trochę inny, ale jesteśmy podobni. Czyli weźcie sobie teraz ten czas i naprawdę się zapytacie, kim ja jestem i czego ja pragnę. I zaczynajcie dawać swój cel właśnie na ten kierunek. Na to, co chcecie, czego chcecie być w życiu, bo to wam nada właśnie kierunek. Dlatego nazwałam mój kanał Soul GPS, ponieważ w języku angielskim to znaczy nawigacja duszy. Po to, żeby nie pozwolić, żeby jakaś inna osoba nawigowała nas w naszym życiu i mówiła nam, w którą stronę najlepiej powinniśmy iść, tylko żebyśmy sami weszli w głąb duszy, spędzili czas ze sobą, wyłączony telefon, wyłączony komputer, 10 minut ze sobą samemu i dowiedzieć się, kim ja jestem, czego ja pragnę i nauczyć się sobie tego dawać. Także ja wam tego z całego serca życzę, ponieważ to wam da ten cudowny dar niezależności i szczęścia i wybudowania sobie poczucia szczęścia po to, żebyście mogli w przyszłości zbudować piękną relację. Ponieważ kiedy kończy się właśnie ten toksyczny, wstrętny związek i tutaj nieważne ile macie lat, nieważne jak wyglądacie, nieważne czy odnieśliście się wiadomo jaki sukces, tutaj chodzi wszystko o waszą relację z samym sobą, bo to jest tym punktem atrakcyjności dla innej osoby. Słuchajcie, na naszym świecie są miliony ludzi, którzy szukają partnerów. Tyle razy słyszę, ludzie mówią, ja już jestem za stara, ja już nikogo w życiu nie znajdę, to jest nieprawda. Ja wam się założę, że gdzieś tam na świecie jest cała garść, jeżeli nie setka osób, z którymi byliście w stanie stworzyć głębokie, piękne partnerstwo. Tylko trzeba się na to partnerstwo przygotować po to, żeby kiedy ta osoba staje nam na drodze, żebyśmy siebie nie jakby wyminęli. I jednym z najlepszych sposobów właśnie na budowanie zdrowego związku, to jest coś, o czym ja w ogóle będę chciała mówić trochę więcej na moim kanale, o zdrowych związkach, bo wielu z nas nawet nie wie, co to znaczy. Ja poprzez ostatni rok podróży, poznania mnóstwo nowych ludzi, zaczęłam doznawać różnego rodzaju pomysłów, kontaktów z ludźmi z innego zupełnie szczebla, z innego kalibru. To jest ciekawe, bo poszłam z poziomu narcystów i narcyzów i psychopatów na poziom ludzi naprawdę niesamowitych. Także chcę się z wami podzielić rzeczami, które się dowiedziałam. I jedną z nich jest właśnie to, że ludzie z wyższego kalibru, to są ludzie, którzy są emocjonalnie niezależni, którzy mają w życiu cel i którzy siebie bardzo kochają. Także to jest nasza szansa teraz, wasza szansa tego, żebyście się tego nauczyli. Nie ma lepszego momentu tak naprawdę niż kryzys. Także w tym z tego filmu, co bym chciała, żebyście wyciągnęli, to jest nauczyć się mówić nie i powiedzieć tak, kochaniu samego siebie i podnoszenia swojego respektu. Dobra, ja was żegnam, zapraszam na komentarze, na dzielenie się waszymi doświadczeniami, na budowanie tutaj naszego fajnego grona. I jeszcze jedna rzecz, zanim zakończę. Jesteśmy w tej chwili, jest maj 2018 roku. Myślę, że w sierpniu będę w Warszawie i chciałabym zrobić warsztaty.
Także takie jednodniowe, sobotnie. Także dajcie mi znać, możecie do mnie napisać albo w komentarzach, albo osobiście, jeżeli bylibyście chętni, tak żebym mniej więcej wiedziała, na jaką salę zarezerwować. Myślę, nie więcej niż 20 osób, więc 10 a 20 osób, żeby była tam w miarę grupa intymna, żebyśmy mogli się poznać, powspierać razem i podzielić się naszymi doświadczeniami i również praktykować takie rzeczy jak właśnie budowanie respektu do samego siebie, jak mówienie nie, jak budowanie granic i oczywiście dyskusji będzie w brud na żywo. Także zapraszam Was, chciałam tylko to powiedzieć, będzie jeszcze, zrobię filmik specjalny po to, żeby zrobić ogłoszenie, ale tak teraz, jeżeli tutaj jesteście i słuchacie, to chciałabym Was właśnie zapytać, ilu z Was ewentualnie byłoby chętnych na coś takiego. Okej, dobra, pozdrawiam Was bardzo mocno, bardzo serdecznie i do usłyszenia w filmiku numer 7. Na razie, pa!